Hej, moi drodzy, trzeba się brać i się nie poddawać. Tak mówią przynajmniej Ruined Tombs. Jakieś starożytne, starożytna wielka dziura. Undead Minions, no ale questowo raczej będę musiał walczyć. Oczywiście. No nic, przynajmniej zobaczymy sobie tego naszego nowego zdechloka. Akolite, tak? Akolici z drugiej części, z pierwszej i drugiej części Disciplesa mi się najprzyjemniej kojarzą. Magra! Yohima. Ech. To jak się pamięta już teksty z jakichś gier, to już jest... O właśnie, Bone Golem, to jest ta jednostka trzeciego poziomu, nie? Movement, inicjatywa, moc krytyczna. Physical protection. And thorns, 50% obrażeń fizycznych zostaje tam, tak? No. Pasywka. When defeated, vitality explodes. Okej. Bardzo nie chcemy, żeby on na nas explodes. A tu zaczekamy. Tu też, niech przeciwnik wykona jakiś ruch. Nie, oczywiście, obszedł. Dobra, dostałem lancą w ryj. No to w zasadzie też jest takie wąskie gardło. I tylko z jednej strony ewentualne obejście. Ma to ręce i nogi. Dobrze, że się podkradli z tyłu. Dobra, to już coś więcej wiemy. Zacznijmy się przesuwać. Już powinna złapać ją regeneracja. Okej, podleźmy bliżej. Plague. No dobra, jest jakiś tam zasięg na tym. Target grant strong effect. Bardzo bym chciał strong. Can you hear her calling to us? The life stream from you. You stink of the living. You stink of the living. Siedź tam, gdzie siedzisz. W sumie to bym się przesunął tutaj. Samej regeneracji wystarczająco dużo będzie tego leczenia. Ale tego możemy się pozbyć, ciula. Czy go przymrozić na tyle, żeby mu się odechciało. No i nara. Leczenie. Ekhem. To ja się przejdę dookoła. Zabezpieczyć tamtą. Mogłem to zrobić od razu oczywiście, no ale... We will prevail. Will you just bryzg? Lubię placki. Jakieś tam obrażenia jeszcze przy okazji.
Ile darcia ryja, ile ataku, to się nawet nie wypowiem. To było dobre, to było dobre. A tyle darcia mordy, a nic z tego nie wynikło. No niech będzie. Okej, no to mrozimy krew w żyłach. No i jakieś tam obrażenia zawsze są. Przynajmniej obszaróweczka. Hoboken. Hoboken chyba. Ups. I teraz tak, wypadałoby się tam ruszyć, ale na razie waitujmy. Podejdę bliżej. Tutaj też podejdziemy bliżej. Powolutku będziemy topić jego sny i marzenia we krwi. Co, dwóch nie obejmę? O co chodzi? A, okej. Nice, jakiś tam krycik poszedł leciutki. O, regeneracja, buffy, debuffy i w ogóle. Buff, debuff. Dawaj, jeden kryt. I nieważne. Dobra, to ja tam idę, tam powolutku tam. A stanę sobie z tyłu. O. Niezły zasięg ataku, trzeba mu przyznać. Na bank. Stanę sobie tu. Mortis, use my body. No i cześć. To stańmy sobie tutaj, tutaj. W czym jest problem? Nie rozumiem. Dobra, skoro nie rozumiem, to rzucę zaklęcie. Nie rzucę. No to nic nie będę robił. Zakładam, że może mam jakiegoś stuna po prostu, ruta czy coś. Nie, coś się pokićkało. Nara. Unholy Strength. Podejdę. Zarzucę Unholy Strength'a. I teraz ona jest strong. No i zaraz go tam wyjaśni. Sam se chciał prowokację. Że staje w mi... O, self-destruction. Bez szału. Coś po niemiecku mi któreś coś rzuciło. Dobra, to i tak nikogo nie trafię. Ciekawe, że co, nie ma krasnoludów w tej części, więc w zasadzie elfy rzucają zimnem. Wszystkie jakieś tam zaklęcia zimna pochodzą od elfów. Ciekawostka. Level up. Dub, dub, dub. Strange Bones. Te były wściekle zniszczone wręcz. Zmasakrowane, albo bez potrzeby... O, bez potrzeby zniszczone.
Może bardziej w tę stronę. Level up dostałem. Skill 3. Czy ja korzystam z umarłych? Nie, poza tą jedną sztuką to niekoniecznie. Dobra. Mam już 9 punktów. No dobra, ale to nic mi dalej nie zmienia faktu, że nie mam się jak dostać do tam jednej... do jednego miejsca. A te księgi zakładam, że będą nie tylko na tej mapie. Znaczy, tu jest jedna księga. A ten Bone for Bone Golem? Uniquely suited for Bone Golem. Kurczę, ja chyba nic nie znalazłem po drodze już takiego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że wszystko, co miałem gdzieś tam wyłapać, to już wyłapałem w zasadzie. I tu już więcej tych kości. No tutaj to jest w ogóle nie do tego questa, nie? No tu nie widzę żadnych jakichś tam super, mega, hiper, wyjątkowych truchłów. To już byłem. Tutaj ten wisielec jakiś tam. Ona też mi w niczym nie pomoże. No, dobre pytanie w takim razie. Gdzie jeszcze coś takiego mogę znaleźć? Chyba, że gdzieś zaraz tam obok... Zaraz jeszcze tu zobaczę. No, tutaj też, no, wisielec w zasadzie i nic poza tym. Chyba, że gdzieś przy tronie? Tu też jest wyjazd, aby na cmentarz. Dobra, to jeszcze jest jedno miejsce. Zobaczymy tam na południu obok tego golema, czy jeszcze tam czegoś nie przeoczyłem. Nie wydaje mi się, ale... Może być tak, że po prostu na innej mapie się coś znajduje. No, requires companion who can lockpick. I never wanted to pick a lock so bad. My time. I'm hungry. Desecrated remains. No, okej, okay, bo on przejmuje jakoś tam wspomnienia po tych kościach. I to były kości jakichś tam dzieci w ogóle. Okej, okay, jakiegoś dziotka, który żegnał się z żoną. Ja raczej nie zdążył się pożegnać z żoną. Jego dusza odeszła. Ale koniec końców golem twierdzi, że mówimy, że kochamy, a nie kochamy. Tak, a nie mówimy, żeby to powiedzieć
z prawdziwej miłości, tylko mówimy, żeby po prostu, żeby to powiedzieć. Okej. Okay. Tu jakiś partner dziecka Galleana. To dobre. Okej, czyli jeszcze coś, no jakby nie patrzeć, muszę mu przynieść. Na razie nie mamy już tutaj co zrobić. Więc tak na dobrą sprawę wrócimy do twierdzy, zagadamy z tym Orionem i w ogóle i cóż, i ruszymy gdzieś dalej. I wydaje mi się, że ruszymy w kierunku... Kurde, nie wiem. Został magistrem. Ormeriel. Podoba się towarzystwo naszego nekromanty, z czym jest bardzo zaskoczona. Właśnie, albo pójdziemy do... Tak się zastanawiam. Zakładam, że w końcu i tak wszystkie będę musiał zwiedzić. No chyba leczenie będzie najbardziej spoko z ich strony. Tak się na to leczenie usrałem, szczerze mówiąc. Aha, to jest difficulty easy i normal. Aha. No to sorry, winę tu, bo nie zauważyłem. No nic. W każdym razie... No niech będzie. Po kolei, najpierw odwiedzimy w takim wypadku Realm of Humans. Swimming outward like a quiet ocean, the gentle undulations of the plains cut a wide path to the castle Hale, which towers over the scene in the distance. The Plains of Widows, the one place where outlaws can be free of the Vale's persecution. Let's hope the Mercenary King is in good spirits. Do you think he'll hold court with us? He's the Mercenary King. We're mercenaries. It's a match made in the four heavens. And if not, the Plains makes beer. Lots of it. You know, you can't spell hail without ale. Dobra. Maybe I'm just tired from the day's ride, but I think your jokes are getting worse. We might still get there before nightfall. Let's off. You're about to choose a new class.
for Avianna. A wcale nie chcę wybierać nowej klasy. Class determines the skills you can invest in across the various skill trees, but also what type of weapon you wield while fighting. Choose a class that aligns best your playstyle. Know that it is always possible to change classes and reassign skill points of Okej, czyli mogę sobie wybierać jak sobie chcę. Warlord. Plus jakieś tam dodatkowe... A, to w zasadzie jest bez znaczenia. Pasywka. Protection. I physical might. W pobliżu Avianny. Purification. Okej, niekoniecznie. Aha, Sears. Tutaj tylko staffów mogę używać. Tu mogę staffów. Hexblade i Warlord tylko jest z mieczem. Inaczej musiałbym staff zabrać od tego naszego nekromanty. Nasz nekromanta Teofil Pedofil dobrze sobie radzi, więc... Niech lepiej tak zostanie. Venom Blade. Burning Verdict. Burns the target with Divine True, dealing Divine Damage, inflict Paralyzed. And Burning. Okej, okay, no ale mogę paraliż walnąć na przynajmniej jednego. Cooldown jest 3 rundy, 4 rundy. Dexterous. ...10% szansy na uniki i szansa na kryta wszystkich sojuszników. No i ja jestem jak najbardziej za. Hexblade. Dobra, tu mamy co? Allies within... To jest regeneracja. To jest kapłan, powiedzmy. Polar Ray, to wiemy co to jest. Radiance też już chyba widzieliśmy. Inspiring Power. Holy Might Alliance... A, to takie tam... No, zostajemy przy tym. Strength, Intelligence, Dexterity. Okej, czyli Avianna jest w tym momencie Hexblade'em, tak? Charakter, Skill Tree. Aha, no, no mogę sobie to w ogóle rozdać od samego początku. Tak, mogę sobie to rozdać od początku. Ciekawe, czy muszę mieć 4. Zakładam, że muszę mieć 4. Lions, HP of Undead Hordes. No, na razie nie mam pomysłu na Undead Hordes, więc... Szczególnie, że później jest Defeat Enemy Devourers. No właśnie, jeżeli oni go pokonają, no to spoko. I... Za jednostki w grobie, więc to nie ma znaczenia tak naprawdę. A tak to jest wszystkie zasięgowe jednostki... Zadają więcej obrażeń i... Reminds in the battlefield. Za każdą rundę, kiedy elfy zostają na polu bitwy, dostają 3% szansy na unik, aż do 30%. Jeżeli 10 rund potrwa walka. Więc to bierzemy. Power of Crisis. Twilight Essence Spell. Nie kojarzę, o co chodzi. Dobra, tu mam. Chyba, że to muszę mieć, żeby mieć... Nie, nie muszę mieć. O to nie mam pojęcia. Critical Chance. Tylko, że to jest względem jednostek, czy... Nieważne, ale i tak się nada. 15, a to... 1 do morale, a tu... Sheriff Avianna should be attacked or... revert. Hesitation among the enemies gives Avianna chance to dodge attacks. She granted evasive at all times. If an enemy hits Avianna, she inflicts afraid.
Okay. Reduce the cooldown of Aviana's second ability by one round when she defeats her target. Becomes marked for two rounds. Makes sense. Okay. At the end of each Aviana's turn, she sends wave of twilight energy around her, healing allies, damaging enemies. No okej, to też spoko, tylko nie mam w co wrzucić 5 punktów w tej chwili. Tak na dobrą sprawę. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy z tego mogę być. A, honored. Muszę być tak, no. Ale tu 20 punktów mam po prostu do wrzucenia. No 20 punktów to bym znalazł, tylko nie mam w co ich wrzucić. Ale to nawet, to bym wrzucił 2 tylko punkty, więc to nie ma dla mnie znaczenia. HP of Empire Units, more damage. Rezystance, które się tam stakują. Raz, dwa i tu 3. To by wbiło mi 20 i następny poziom mógłby pójść w trzeci level. Cooldown of ultimate abilities by one round for Avienna and her companions. Częściej rzucałbym spele. Chyba w to wchodzę. Niekoniecznie już cisnąć w ten cyrk tu na razie. Kurde, no ale tu ma ten wampiryczny to leczenie. A tak na dobrą sprawę... A, no to nie mogę się nic... Kurde. Nie mam pomysłu, co z tym zrobić. Phantom. Undead Hordes. Tylko, że mam mało Undead Hordes, no ale no niech będzie. 4. The Undead Hordes. Unit defeats an enemy, devours its souls, regaining HP. To mi niewiele daje. Twilight Essence. To mnie zastanawia. Twilight Essence Tier 2 Spells. Skoro mamy Divine, Primal, Unholy. Nie wiem, nie ogarniam, co mi Twilight daje. A chciałbym wiedzieć, co mi Twilight daje. Czy jestem? Nie no, nie jestem. A chciałbym. To jest tu. Spells. Unholy, Divine. A to jest ten pierwszy. Twilight. Twilight Rift. No tak, szansa na dodżowanie i w ogóle Twilight Force i tak dalej, Full Moon, Eclipse, Evenfall. No i niby wszystko fajnie, pięknie, tylko drugi poziom to tak w ogóle wydaje mi się, że zżera tyle many, że chyba bym nie chciał. Poza tym jakoś tak nie rzucam zaklęć. Także to chyba... A zaraz, czy ja mogę już ruszyć? Nie, nie mogę. Także to mnie chyba tak niespecjalnie... Mercenaries i equipment... A za ile będą mercenaries? Za 30 minut. Dajcie mi tu Aviannę. Czyli to raczej nie, ale... Increasing power. No i dobra, i to jest 20, a przy najbliższym poziomie to już w ogóle będzie wypas. Okej. Okay. Sexy plexi. Meet Mercenary King.
No to spotkajmy się z tym Mercenary Kingiem. Hail Guard. Before the Hail stands a guard dressed in regalia of Veil, a political sect currently rising in power and steam. Ci, którzy chcą nas załatwić, teraz starą nas straszyć tego miasta? What? May his holy light enshrine you. And you. We're here to hold court with the Mercenary King. Rebels tried to take the castle, and the king died in the uprising. The Holy Prior watches over the lands now. The Mercenary King is dead? And to protect the Holy Prior from the same fate, the gates are closed to all, even outsiders. Okay. The king was loved, and the castle hail's been open to all for generations. The king died in the anarchy he himself fostered. These people are impure, rebellion brews. Even now, the rebels reject our divine offer of purification and hide in Equishheim, plotting. But fear not, we've dispatched 10 of our most disciplined priestesses to bring reason. So, as long as there are rebels, these gates stay closed. If you are determined to get past, let the High Father guide you. But the gates are not just guarded, they're blessed. Only a priestess's incantation could open them now. Ekstra, czy jeszcze będę musiał znaleźć jakąś kapłankę. The Veil are servants to the Emperor, and we both know the Emperor has no place here. The High Father is the Veil's only master, and he is everywhere. We no longer just serve the Emperor, we serve God. Sending a prior to take control of the Hail is a bold choice. I'll give you that. There was no choice. It was the will of the High Father that the holy light of the Prior scorched these filthy, stained lands. The Veil acted on his will. The people of the plains are wild, but they're not murderers. Something tells me there's more to this story. They simply resist purification, as do all who need it most. Eyes muddied with filth are blind to Clearly, the rebels aren't here. No. But worry not. We've dispatched our priestesses to Equishheim, just east of here, where we believe they're lurking. Priestess to the east. Got it. I'll find the priestesses in Equishheim and get past this seal. The Veil, bunch of crazy cultists. Maybe. But the Mercenary King is dead, and these cultists are serving the Emperor. Why would the Emperor send them here? Is he asking for a civil war? And why aren't they arresting us on sight? Surely word has spread that we almost destroyed the Church of St. Darchild. Until we find out, drinking that ale will have to wait. No to ciekawostka. Czyli musimy odnaleźć jeszcze kapłanki, żeby w ogóle wejść tutaj do miasta. Zanim to zrobimy, widzę jakiegoś Reapera. Rządce podatkowemu trzeba jeszcze pomóc. No, tym się też zajmiemy. No, ale najpierw znajdźmy te kapłanki i zobaczmy w ogóle o co tu chodzi. Przy okazji przejeżdżając też przez te kopalnie, nie kopalnie, 13 poziomy. No okej, okay, tak całkiem nawet słusznie poziomami się to ma. Tak w sumie można by było się tu przejechać, zobaczyć. Pooglądamy sobie tę mapę, ale to już w następnym odcinku, na który ja was serdecznie zapraszam. Póki co, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej!